Hej, dziś rozmawiamy z Andrzejem Matowskim, autorem fanpage'a Druga Wojna Światowa w kolorze, na którym przypominasz, Andrzeju, że historia nie jest czarno-biała. Link do tego fanpage'a oczywiście znajdziecie w opisie i witam. Witaj Szymonie, dzień dobry Państwu. I zwłaszcza w ostatnich miesiącach na Twoim fanpage'u bardzo często poruszany był temat zbrodni wołyńskiej. I na wielu, zarówno w wielu Twoich materiałach, jak i w rozmowach Twoich na innych kanałach można znaleźć bardzo dużo wartościowych, szczegółowych informacji na temat samej historii tego, co się działo. Ale dzisiaj właśnie chcieliśmy porozmawiać nie o tym, co dokładnie i gdzie się i kiedy się działo, ale o rozmawianiu na ten temat, ponieważ kwestia Wołynia jest w oczywisty sposób silnie kontrowersyjna, ale też jest przecież bardzo ważna. Dlatego zacznijmy właśnie od tego, dlaczego w ogóle temat Wołynia jest tak ważny dla tak wielu ludzi i dlaczego przez wielu nie jest traktowany jako po prostu kolejna z wielu zbrodni, które zostały wtedy popełnione, tylko jest traktowany w pewien sposób wyjątkowo. No cóż, nie chcę być tutaj źle zrozumiany, ale Wołyń jest w pewnym sensie bardzo wyjątkowym zagadnieniem, ponieważ była to jedna z największych masowych zbrodni XX wieku. Jest to jedno z bardzo niewielu ludobójstw przeprowadzonych przez siły podziemne i pod okupacją. Dodatkowo było ono niezwykle brutalne. A co najważniejsze, ludobójstwo to pozostało niemal zupełnie zapomniane. Mawia się, że Wołyniaków zabito dwa razy. Po raz pierwszy w 1943 roku nożami i siekierami UPA, a potem przez kolejne dziesiątki lat zabijano ich milczeniem. Przez wiele lat temat ten w zasadzie nie istniał w polskiej świadomości. Najpierw w okresie PRL nie poruszano niemal w ogóle tego tematu, ponieważ komuniści chcieli przykryć drażliwą kwestię, czyli obecności Polaków na Kresach Wschodnich, czyli ziemiach włączonych w skład Związku Radzieckiego. Dlatego o Wołyniu coś tam wspominano, to prawda, ale częściej polską martyrologię kierowano na powojenne starcia z UPA na Lubelszczyźnie. I tak było aż do 1990 roku. Przez kolejnych 20 lat istnienia III Rzeczpospolitej temat Wołynia zdecydowano się zamieść pod dywan w imię dobrosąsiedzkich stosunków i wyznawanej tzw. doktryny Giedroycia. Doktryna ta, przypomnijmy, nakazywała utrzymywanie dobrosąsiedzkich stosunków z krajami postsowieckimi i wyrzeczenia się przez Polskę ambicji imperialnych, aby kraje sąsiednie nie wpadły znowu w orbitę Związku Radzieckiego. I bezpośrednim skutkiem tej doktryny było podpisanie przez prezydentów Polski i Ukrainy wspólnego oświadczenia o zgodzie i pojednaniu. I tak naprawdę temat Wołynia aż do 2013 roku nie był poruszany. Zrobiło się o nim trochę głośniej w 70. rocznicę, trochę z powodu walki politycznej i walki o wyborców, trochę z powodu okrągłej rocznicy. No tylko cóż z tego, skoro zaraz po obchodach 70. rocznicy nastąpił Majdan, nastąpiła aneksja Krymu, wybuchła wojna w Donbasie i temat znowu został zepchnięty na dalszy plan. Dla wielu ludzi temat ten jest w dalszym ciągu bardzo bolesny. W zeszłym roku Wojciech Cejrowski porównał ze sobą zbrodnię wołyńską i katyńską i stwierdził, że w przypadku Katynia po dekadach milczenia i zakłamywania nastąpiło ukojenie. Ofiary zostały upamiętnione, wybudowano pomniki, ustanowiono cmentarze, usłyszano przeprosiny od prezydenta Rosji Borysa Jelcyna i nazwa Katyń wryła się na stałe w polską świadomość. Tymczasem w przypadku Wołynia jest zupełnie odwrotnie. Polacy krzyczą coraz głośniej, bo uderza ich niesprawiedliwość. Wołyń jest ludobójstwem nierozliczonym, nie padło żadne bezwarunkowe przepraszam ze strony Ukrainy. Ofiary Wołynia w dalszym ciągu leżą w bezimiennych mogiłach. Nie ma ekshumacji, nie ma cmentarzy. Ofiary ludobójstwa nie są upamiętnione na szczeblu państwowym. Pomników jest jak na lekarstwo. Muzeum Rzezi Wołyńskiej do dzisiaj nie powstało. Jedyne miejsce pamięci, jakie istnieją na Ukrainie, to te ufundowane prywatnie przez polskie fundacje i były one wiele razy dewastowane przez ukraińskich nacjonalistów. No i do tego trzeba jeszcze dodać masowy kult OUN i UPA na Ukrainie. To musi budzić złość i poczucie krzywdy. A jeszcze do tego dodajmy ostatnie półtora roku, gdy tematu Wołynia niemal się zakazuje, a ludzi go upamiętniających nazywa się agentami Rosji. No właśnie, więc myślę, że można ten problem
tej wyjątkowości w pewien sposób tego tematu, można podsumować takim stwierdzeniem, że jest to zbrodnia, która nadal jest w pewien sposób otwarta. I myślę, że porównanie do Katynia jest tutaj bardzo, bardzo ciekawe, w sensie na warstwie reakcji społecznej. Nie porównywujemy oczywiście tego, co się działo na miejscu, prawda, tylko o odbiorze tych zdarzeń, ponieważ też to był temat, o którym przez lata nie wolno było absolutnie mówić, prawda, kto wiedział, ten wiedział, ale nie było mowy o żadnym publicznym, oficjalnym załatwianiu tej sprawy. No z tym, że tak jak właśnie, i to jest dobry przykład, że nikt nie ma wątpliwości, że ten temat został zamknięty, ponieważ nastąpiło rozliczenie, to nie jest chyba odpowiednie do końca słowo, prawda? Ja tutaj bym trochę być może inaczej chciał to nakreślić, ale upamiętnienie, tak? Nie ma wątpliwości, że jest to temat głośno upamiętniany w przestrzeni publicznej, a Wołyń jakby na to nie spojrzeć nie jest. I ja myślę, że duża... Bo mówisz, że teraz z jednej strony niechęć pewną budzi poruszanie tego tematu w przestrzeni publicznej dzisiaj z wielu różnych powodów, również zrozumiałych, tak, ponieważ ktoś nie chce tam siać niepotrzebnych, dodatkowych jakichś konfliktów na tym polu, ale myślę, że warto zauważyć, że te głosy, nawet jeżeli one przechodzą w taką negatywną formę, prawda, jakiegoś rozdrapywania rzeczy, nie po to, żeby coś załatwić, tylko po to, żeby się porajcować, kto był jakiś strasznie zły, wydaje mi się, że nawet że to nasilenie tych głosów też może się brać właśnie z tego, że ten temat nie został rozliczony, bo gdyby on został zamknięty 15 lat temu, to w tym momencie już by nikt tego nie przypomniał. Może nie nikt, ale znacznie mniej ludzi miałoby potrzebę przypominania tego tematu, ponieważ w jakiejś takiej powszechnej świadomości byłby on traktowany jako właśnie zamknięty, a mam wrażenie, że zwłaszcza ludzie, którzy no są w to zaangażowani, jakiekolwiek, czy przez fakt, że to badają, czy przez fakt, że może mają w jakiś sposób koneksje rodzinne, prawda, czy nawet innego rodzaju powiązania z ludźmi, którzy tam zginęli, nie mają tego poczucia, że ten temat jest zamknięty po prostu. Zgadza się, tak jak powiedziałem, to musi budzić złość, to musi budzić poczucie krzywdy, szczególnie gdy obserwujemy ten kult UPA na Ukrainie. Mamy do czynienia z tym, że z jednej strony mamy nasze ofiary są niepochowane, mamy poczucie krzywdy, a z drugiej strony obserwujemy kult ludzi, którzy dokonali tego ludobójstwa. Dlatego to musi wywoływać gniew, ponieważ poczucie bezsilności wywołuje tą niechęć. Gdyby to był temat rozliczony, zamknięty, tak jak Katyń. W przypadku Katynia mamy zamknięcie tematu, ponieważ dostaliśmy przeprosiny, zostały zbudowane cmentarze, pomniki katyńskie. Katyń jest obchodzony hucznie co roku, w sensie w takim, oczywiście mam na myśli katyński marsz cieni, są uroczystości z obecnością przedstawicieli władzy, także o tym temacie się nie milczy. A w przypadku Wołynia mamy tak naprawdę 2023 rok, minęła 80. rocznica i w dalszym ciągu temat ten jest tak samo upamiętniany oddolnie, bo udział czynników państwowych jest tutaj niewielki, jak 10-20 lat temu przez środowiska kresowe i rozmaite fundacje. Także to musi wywoływać gniew. To nie jest to nic innego. Ja tak dodam od siebie jeszcze w temacie tym, bo poruszyłeś temat przeprosin. Ja nie jestem, szczerze mówiąc, pewien, czy Katyń byłby uznawany za w jakikolwiek sposób mniej zamknięty, gdyby Borys Jelcyn nie przeprosił. Nie jestem pewien, ale jest tutaj też różnica taka, że nasz stosunek do Rosji i do władz Rosji i w ogóle do narodu rosyjskiego jest zupełnie inny, więc nawet jakby się wypieli na to, to myślę, że inaczej jest to postrzegane. Natomiast w temacie przeprosin ze strony Ukrainy to jest tak, jak ja mówiłem kiedyś, że w którymś z poprzednich odcinków, mi się wydaje, że domaganie się jakieś polityczne przeprosin, tak jak co niektórzy politycy w pewnych momentach robili, moim zdaniem jest bez sensu po prostu podejściem. Natomiast gdyby ktoś ze strony ukraińskiej oficjalnie to zrobił, to myślę, że to byłby bardzo miły i łagodzący gest po prostu. I właśnie teraz i przejściem od razu do tego, co poruszyłeś na końcu. Jakie w takim razie masz doświadczenia z poruszaniem w ogóle tego tematu w sieci? Ponieważ to, tak jak mówiliśmy, jest on w zrozumiały sposób drażliwy i ludzie, którzy na przykład boją się nadmiernego poruszania tego tematu, też mogą wychodzić z całkowicie zrozumiałych, zwłaszcza w
obecnych momentach sytuacji, więc jakie reakcje to przyciąga i jakie masz doświadczenie z tym? Wiesz co, zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze się odniosę na sekundkę do tematu Rosji i Katynia. Ja nie chciałbym tutaj uchodzić za obrońcę Rosji, bo okoliczności tego, w jakich Gorbaczow przyznał się do zbrodni katyńskiej, są jasne. On musiał się do tego przyznać, bo został postawiony pod ścianą. Ale w przypadku Rosji temat ten został zamknięty już 30 lat temu. Wiadomo, że Rosja Putina usiłuje grać tym tematem w dalszym ciągu i szuka jakiegoś antykatynia, szuka jakichś sposobów na usprawiedliwienie tej zbrodni, relatywizacji i generalnie propaganda rosyjska bardzo żałuje tego, że 30 lat temu Rosja się przyznała do zbrodni katyńskiej, no, ale tutaj chodzi o to, że to ukojenie nastąpiło już w latach 90. Po tych wielu latach zakłamywania, po wielu latach propagandy, milczenia nastąpiła ulga. Zbudowano właśnie te cmentarze, pomniki, zaczęto o tym mówić, nikt się tego nie wstydził, określono sprawców. Strona rosyjska przeprosiła i przekazała dokumenty, natomiast w przypadku Wołynia tego nie ma. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, jakie reakcje wywołuje Wołyń? Poruszam temat Wołynia od wielu lat, co roku. Jest to temat zawsze niesłychanie bolesny, przeraźliwie smutny, straszny. Żaden horror kinowy nie jest nawet porównywalny do prawdziwych opisów tego, co się wydarzyło latem 1943 roku. Trzeba przekopywać się przez relacje Polaków, którzy widzieli śmierć bliskich, nierzadko bardzo okrutną. Opisy tortur i uśmiercania Polaków przez banderowców są szokujące. Chyba najbardziej bolesne są dla mnie świadectwa żyjących ocalałych. To są już starsi, schorowani ludzie, ale nawet teraz, po wielu, wielu latach widać po nich ogromną traumę. Nie tylko z powodu ludobójstwa i widzianej śmierci, ale także tego, że musieli z dnia na dzień uciekać, porzucać swoje domy, uciekać bez dobytku, oglądając straszne sceny mordów po drodze. Żyli w ciągłym strachu, nie mieli żadnej pomocy, wielu straciło całe rodziny, a po wojnie jeszcze musieli o tym milczeć z powodów politycznych. Chyba największe i takie najcięższe wrażenie wywarła na mnie relacja Witolda Kołodyńskiego z kolonii Parosil pierwsza. Była to pierwsza miejscowość wymordowana przez UPA w lutym 1943 roku. Pan Kołodyński zmarł kilka lat temu. W momencie wymordowania kolonii miał 11 lat. Z całej rodziny, w sumie 13 osób, przeżył tylko on i jego młodsza siostra, mimo tego, że banderowcy uderzyli ich siekierami w głowę. Noc spędzili przykryci jedynym kocem w upiornym, zimnym domu pełnym ciał pomordowanych bliskich, w tym ciała zamordowanej półtorarocznej siostry w opustoszałej i splądrowanej przez banderowców wsi. 11-letni chłopiec i 9-letnia dziewczynka. To musi budzić niezwykły smutek, nieopisany smutek, to musi budzić przerażenie. Do zeszłego roku temat ten wydawał mi się całkowicie jednoznaczny i tak też był odbierany. Jako straszliwa zbrodnia, której z niczym nie da się usprawiedliwić. Coś na miarę Holokaustu. Że nie dało się pomyśleć, że ktokolwiek może kiedykolwiek w jakikolwiek sposób wybielić to ludobójstwo. I dostaję bardzo dużo wiadomości od moich czytelników, którzy przyznają, że tekstów o Wołyniu nie są w stanie przeczytać, że takich on przeraża i boli. Natomiast od inwazji Rosji na Ukrainę nastąpiła pewna zmiana. Dosłownie z dnia na dzień. W zeszłym roku zaobserwowałem bardzo smutne zjawisko, ponieważ pojawili się ludzie, którzy zaczęli temat Wołynia relatywizować i usprawiedliwiać. To byli Polacy, a nie Ukraińcy. No ale o tym jeszcze porozmawiam później. Okej. Okay. I w sumie nie bardzo przeszliśmy do pytania, do odpowiedzi, mam wrażenie, na pytanie, jakie to wywołuje reakcje, bo na razie wiemy, że bardzo różne, tak? I no, może nawet nie skupiajmy się, pomijmy ludzi, którzy z jakiegoś powodu próbują relatywizować te zbrodnie, do tego dobrze, jeszcze przejdziemy, ale mam na myśli raczej ludzi, którzy nie posuwają się tak daleko, to reszta, jak to odbiera i czy to są ludzie, którzy... Może inaczej, co dokładnie się zmieniło, tak? Co dokładnie się zmieniło w ciągu tego ostatniego roku w odbiorze, i to zarówno mam na myśli w tym odbiorze pozytywnym, jak i w odbiorze negatywnym. Znaczy, przede wszystkim odbiór jest, jeśli mogę tak powiedzieć, pozytywny. Pozytywny w takim sensie, że temat ten wywołuje w dalszym ciągu emocje. Ludzie uważają temat Wołynia za straszny, za bardzo bolesny, za smutny.
ale chcą o tym czytać. Jest to dla nich bardzo ważne. Oni się chcą w to zagłębiać. Ich to bardzo interesuje. Zresztą popularność książek o tematyce wołyńskiej o tym świadczy, że tych pozycji ukazuje się coraz więcej i cieszą się one niesłabnącą popularnością. W moim przypadku ludzie chcą o tym czytać. Proszą mnie o to, żeby pisał o Wołyniu, bo jest to dla nich ważne. Z tego powodu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli tej bolesności, tego żalu, że jest to temat niezamknięty, ponieważ nawet mój głos, jeśli się pojawi, jest w jakimś sensie ukojeniem, bo ludzie chcą o tym poczuć, bo widzą, że ktoś jednak dba o ten temat, że ktoś jednak chce o tym mówić, że ktoś chce to przypominać. I to dotyczy wszystkich twórców historycznych. Wszyscy twórcy historyczni dostają takie pytania, czy będą poruszać temat wołyński, i ponieważ jest to dla ludzi bardzo ważne. Okej, chciałbym się zatrzymać jeszcze na sekundkę w takim razie w tym punkcie, że że na pewno jest szereg ludzi, którzy po prostu być może wcześniej niedostatecznie się zetknęli z tym tematem, poruszanym w ogóle, więc się cieszą, że ktoś to porusza. A co z ludźmi, którzy mają w cudzysłowie pozytywną reakcję, to znaczy cieszą się, że ten temat jest poruszany i chcą o tym słuchać, ale w kontekście na zasadzie... przytaczania tych tematów na potrzeby usprawiedliwienia, że Ukraina i Ukraińcy są naszym wrogiem na przykład, prawda? Ponieważ tacy ludzie w internecie też są, że za każdym razem, gdy pojawia się temat okołowołyński, to pojawiają się osoby, które i widzicie, przecież to znaczy, że ci ludzie są źli, chcą nas zniszczyć i tak dalej, i broń Boże im nie pomagać. Jak z takimi reakcjami, jeśli mogę zapytać? Przepraszam za śmiech, ale masz stuprocentową rację, tacy ludzie też się pojawiają. I tutaj użyję innego porównania. W zeszłym roku opisywałem temat rzekomego udziału dywizji SS Galicien złożonej z Ukraińców w pacyfikacji Powstania Warszawskiego. To mimo tego, że kilka tygodni wcześniej napisałem bardzo dużo o Wołyniu i nie ukrywałem w ogóle tego ludobójstwa, to po tym tekście zostałem nazwany wielokrotnie banderowcem. Są tacy ludzie, którzy wykorzystują temat Wołynia do tego, żeby szczuć na Ukraińców, żeby atakować, żeby ich obrażać, poniżać, upokarzać. Są tacy ludzie, zdarzają się i z takimi ludźmi ja nie dyskutuję, ponieważ uważam, że tacy ludzie wykorzystują temat Wołynia do brudnych gierek, do swojej gierki politycznej. Nie wiem z jakich powodów, tutaj nie chcę operować argumentami o ruskich onucach, natomiast mam wrażenie, że to jest taka po prostu zwyczajna ukraińska niechęć niektórych środowisk. Zdarzają się tacy ludzie. Natomiast zauważyłem, że takich ludzi jest stosunkowo niewiele. Zdarzają się, są obserwowani, bo są bardzo głośni w tym dyskursie, ale nie są wcale liczni i też nie są zbytnio popierani. Natomiast też ich poziom argumentacji jest bardzo niski, bo oni zazwyczaj zjawiają się, krzyczą banderowcy tutaj, Upaina, Upadlina i znikają. Także wiesz, to nie jest jakaś tam poważna grupa. A co z ludźmi, którzy próbują przenosić tego typu sentyment na przykład na szczebel polityczny? I ja nie oczekuję teraz wypowiedzi, że tam powiem, żadnego poparcia czy potępiania żadnych konkretnych polityków, ale jest w polskiej przestrzeni publicznej, prawda, przeciekającej również do warstwy politycznej, hasło w cudzysłowie stop ukrainizacji Polski na przykład, prawda, i tak dalej. I czy się spotkałeś z zagospodarowywaniem tego typu opisów historycznych na potrzeby takich zjawisk na przykład? Oj tak, zdarzyło mi się nawet w tym roku, kiedy opisywałem tak zwany rok przyjaźni między Polską a Ukrainą, gdzie wskazywałem, jak kulała straszliwie polska dyplomacja w tym temacie i jak Ukraina przedstawiała tą przyjaźń, że fetowała urodziny Bandery, że tam były obchody 80. rocznicy utworzenia UPA. Opisywałem to ze strony historycznej, po prostu pokazywałem, że w Polsce się mówi o tym, żeby o Wołyniu nie mówić, bo Ukraińcom będzie przykro, a Ukraińcy na cały regulator tam w swoim parlamencie czczą Banderę. Natomiast po wielu takich moich pisach, szczególnie po tym, nastąpił wysyp lawinowy udostępniania moich postów, moich wpisów na grupach ukraińskich i z hasłem właśnie stop ukrainizacji Polski. Dla mnie to jest w ogóle coś, pod czym ja się nie podpisuję, bo ja nie jestem w żaden sposób antyukraiński. W żaden sposób nie
podpisuję się pod tym, odcinam się od tego i wielokrotnie o tym dawałem do zrozumienia i takich ludzi po prostu izoluję, bo uważam, że oni są zwyczajnie niebezpieczni. Że to są takie postaci, które trzeba głośno piętnować, ponieważ oni dosłownie kupczą grobami. I to jest coś, co jest wyjątkowo obrzydliwe, ponieważ no, nie wykorzystują tych ludzi pomordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej do swoich gierek politycznych i przenoszenia niechęci, bardzo zrozumiałej oczywiście, do ukraińskiego ultranacjonalizmu, do UPA, do Bandery, na współczesnych Ukraińców, którzy nierzadko wywodzą się z terenów, gdzie UPA i OUN nigdy nie istniały, w ogóle nie znają poglądów Bandery, w ogóle się z tym nie utożsamiają. I dla mnie taka bardzo mocno rozrośnięta ksenofobia jest czymś skrajnie niebezpiecznym. Zwłaszcza, że jak sam wspomniałeś w jednym z swoich poprzednich materiałów, Polska przestaje być monoetniczna ze względu na liczną obecność Ukraińców w Polsce, więc trzeba też nauczyć się dialogu i funkcjonowania obok siebie i trzeba to zaakceptować, a nie stosować argumenty stop ukrainizacji Polski, które są no, moim zdaniem wątpliwe etycznie, moralnie i politycznie. I faktograficznie jeszcze najważniejsze. I faktograficznie, to prawda. I teraz właśnie przechodząc do tych negatywnych reakcji, ponieważ na kanwie tego wszystkiego, co powiedzieliśmy przed momentem, można by, wiele osób konstruuje taką argumentację, że no skoro tacy ludzie istnieją, o których mówiliśmy przed momentem, to może lepiej nie mówić o tym wcale, że przecież i argumentacja jest konstruowana w ten sposób, że każde poruszenie tego tematu, nawet z perspektywy czysto historycznej, jest karmieniem tych ludzi i że oni będą to zagospodarowywać na potrzeby swojego właśnie realizacji jakichś celów politycznych i na tej ja nie mówię, że ja się z tą ja mogę powiedzieć, że się nie zgadzam z tą argumentacją, ale jest budowana taka argumentacja, że ponieważ, że samo istnienie tego typu środowisk, tego typu ludzi powinno w jakiś sposób powstrzymywać od poruszania tego tematu obecnie przynajmniej. No i wiesz, tu znowu wpadamy w drugą skrajność, tak? W zeszłym roku, dosłownie z dnia na dzień po rosyjskiej inwazji, czyli po 24 lutego 2022 roku, z dnia na dzień pojawili się jacyś samozwańczy obrońcy ukraińskiego honoru, którzy zaczęli zakazywać mówić o Wołyniu i UPA, ponieważ to służy Rosji. Jednocześnie te osoby zaczęły usprawiedliwiać Ukraińców za Wołyń i wyciągać rozmaite polskie przewinienia, mniej lub bardziej nieprawdziwe. No, dla mnie szczytem wszystkiego było porównywanie pojedynczych zbrodni żołnierzy wyklętych do masowej, zaplanowanej odgórnie eksterminacji Polaków na Wołyniu przez UPA. I to jest fałszywa symetria. Polska niechęć do Ukraińców na przykład przed II wojną światową była spowodowana głównie terroryzmem ukraińskich nacjonalistów. To nie jest w żaden stopniu porównywalne do działań UPA na Wołyniu. I taki właśnie z takich, wiesz, to jest znowu wpadanie w skrajności. W marcu ubiegłego roku jedna z gazet ogólnopolskich nawoływała do odwołania konkursu wołyńskiego i zamalowania pięknego zresztą muralu w Łodzi poświęconego ofiarom zbrodni wołyńskiej, bo Ukraińcom będzie przykro. I w tym samym czasie były prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko, robił sobie sesję zdjęciową przy samochodach obklejonych twarzą Bandery. Jakoś nie zwrócił uwagi że na to, czy Polakom będzie przykro. W styczniu tego roku, czyli 2023, Werchowna Rada, czyli Parlament Ukrainy, fetowała 114. rocznicę urodzin Bandery i też nie zwracała uwagi na to, czy Polakom będzie przykro. Nie wiem, czym takie zakazywanie, zamilczanie tego tematu na siłę jest spowodowane. Uważam, że ma to... Znaczy, mam na to teorię, ale za to do tego przejdziemy. Uważam, że ma to odnosić to skutek całkowicie odwrotny do zamierzonego. Jest to nie tylko nieskuteczne, ale i przeciwskuteczne, bo im bardziej ludziom się o czymś zakazuje mówić, to ludzie będą mówić o tym coraz głośniej. Choćby na przekór. I stąd jest też taka popularność oddolna, ponieważ skoro czynniki państwowe i media nie chcą upamiętniać Wołynia, albo robią to skromnie, byle jak, przepraszam za potoczne określenie, na odwal się, to ludzie sami chcą o tym mówić głośno. I tu nie ma wypracowanego żadnego złotego środka. Natomiast czym to jest spowodowane, no to jest trudno powiedzieć, bo nie wiem, czy to jest ta słynna ojkofobia i niechęć do polskiej historii i patriotyzmu, czy kosmopolityzm i dążenie do życia w jednej europejskiej rodzinie, czy ta mentalność postkolonialnego niewolnika, który musi się ciągle przed kimś płaszczyć. Ja takich ludzi nazywam fajno Polakami,
którzy zmieniają poglądy, jak tylko wiatr zawieje. Zawsze są w opozycji do patriotycznych postaw czy prawicowych postaw i mówią zawsze innym, co mają myśleć, co mają robić i czego mają się aktualnie wstydzić. I jeszcze niedawno ci sami ludzie, którzy teraz zakazują mówić o Wołyniu, bo to służy Rosji, to bronili pomników ku pamięci Armii Czerwonej, a żołnierzy wyklętych nazywali bez mrugnięcia okiem bandytami i ludobójcami. No i w temacie Wołynia nie kiwnęli nawet palcem, sami siebie nazywają często antyfaszystami i antynacjonalistami, na przykład jak Sławomir Sierakowski. Do tego pana właśnie przed momentem, za moment chciałem też poruszyć temat tekstu ostatniego tego autora. Natomiast tak. W kwestii właśnie poruszania, dobrze zwróciłeś uwagę, że argumentacja taka, że to jest na rękę Rosji, powiedzmy, poruszanie tego tematu, bo właśnie on może karmić te środowiska, ale słusznie zauważyłeś, że odgórne mówienie, że nie wolno o tym mówić, działa dokładnie tak samo. Znaczy karmi dokładnie te środowiska, które mogłyby, które zagospodarowują ten, które, tak jak mówiłeś, kupczą grobami, tak? Znaczy dla jakichś swoich celów politycznych próbują to ogarniać. Natomiast bo pytanie, dlaczego tak się niektórzy ludzie zachowują? Ja myślę, że tutaj jest... Myślę, że wszystkie te odpowiedzi, które wymieniłeś, są po części prawdziwe, ale ja myślę, że to też wynika trochę w pewien sposób z... Jeżeli ktoś oglądał odcinek mój o multikulturalizmie, to odsyłam tam. Wynika to z tego właśnie, z rozumienia multikulturalizmu jako doktryny politycznej i nie mam tutaj, broń Boże, na myśli tego, że ludzie różnych etniczności, czy kultur, czy ras żyją w jednym kraju, tylko tego, bo multikulturalizm rozumiany jako doktryna polityczna to jest założenie, że członkowie mniejszości powinni być traktowani w sposób wyjątkowy w przestrzeni politycznej, ponieważ są na z góry nieuprzywilejowanej czy w ogóle dyskryminowanej pozycji, ponieważ nie są członkami, ponieważ nie są członkami większości. I jeżeli ktoś wychodzi z takiego założenia, no to oczywiście to natychmiast stawia to, otwiera to drogę do takiego podwójnego standardu, że nie, no, że skoro Ukraińcy są mniejszością w Polsce, to broń Boże, nie wolno dopuścić do tego, żeby im było przykro, a Polakom oczywiście, że wolno, bo są w większości, więc są potencjalnym opresorem, prawda? Tylko, że no to jest, ja ponownie odsyłam do tamtego odcinka, no to siłą rzeczy karmi dokładnie to, przed czym tacy ludzie chcieliby się obronić. Właśnie to karmi niechęć do obcokrajowców i to karmi niechęć do... podkręca te wszystkie konflikty. I właśnie możemy podejść teraz do przypadku pana Sławomira Sierakowskiego, który właśnie w ukraińskim medium, tak, Kiev Independent bodajże, tak, no, pisał rzeczy nieprawdopodobne po prostu, Kiedy ja osobiście, tak, znaczy ja rozumiem całkowicie argumentację, że jeżeli ktoś argumentuje na zasadzie takiej, że on się boi poruszania tego tematu teraz, bo jeszcze ktoś zacznie myśleć źle o Ukraińcach, no to ja się mogę nie zgadzać z tą argumentacją, ale ją rozumiem, że ludzie mogą tak myśleć, ale w momencie, kiedy w odpowiedzi na informacje o Wołyniu, o zbrodniach na dzieciach, prawda, o obdzieraniu ludzi żywcem ze skóry i tak dalej, piszemy hasło, a Polska nie była taka święta i Polska źle traktowała Ukraińców w 20-leciu międzywojennym. Okej, no w sensie to jest prawda, ale przepraszam bardzo, co w związku z tym? W sensie, czy jest jakiś poziom, że tak powiem, jest jakiś poziom nieprawidłowego traktowania politycznie ludzi, który usprawiedliwia ludobójstwo? Jestem bardzo ciekaw, co ci ludzie próbują sugerować i jak by odnieśli tego typu hasło pod dowolnym innym ludobójstwem. Znaczy, wyobraźcie sobie, że bierzemy dowolne inne ludobójstwo, prawda, i mamy opis zbrodni, a pod spodem kto pisze, dobra, ofiary też nie były święte, tak? Czy tam strona ofiar też nie była święta? No w sensie, co to ma? Próba pisania tego typu rzeczy zdaje się sugerować, że jest jakiś poziom, powiedzmy, nie wiem, niesprawiedliwości politycznej czy poczucia krzywdy, który usprawiedliwia ludobójstwo. I ja nie wiem, czy ci ludzie naprawdę tak myślą, czy sobie nie zdają sprawy z tego, co piszą. No cóż, jak powiedziałeś o ludobójstwie, to się uśmiechnąłem, bo od razu sobie wyobraziłem, gdyby na przykład taki jakiś dziennikarz w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju, wyszedłby i powiedział coś takiego analogicznego o Holokauście, o Auschwitz. Sądzę, chodziło tylko o przestrzeń życiową, prawda?
Tak, to tylko chodziło, a ofiary nie były święte, bo coś tam, bo x, y, z. Jacyś tam... Przecież można by napisać, tak, no nie wiem, o żydowskich bankierach, czy dowolnym innym tym, którzy kogoś tam źle potraktowali w Niemczech kiedyś, no i co, nawet jeżeli to by była prawda? Widzisz, ja próbowałem rozmawiać z panem Sierakowskim, jednakowoż na moje argumenty, merytoryczne, bardzo spokojnie z nim rozmawiałem, w tym znaczy napisałem do niego, nie raczył odpowiedzieć. To, o czym mówisz, to kiedyś w PRL-u funkcjonowało jako argument, a u was murzynów biją, ponieważ to była taka odpowiedź na to, na zarzuty wobec systemu komunistycznego, taka standardowa odpowiedź komunistów, a bo przecież w Stanach Zjednoczonych no murzynów się bije, to Stany Zjednoczone nie mają prawa nas oceniać. To jest sofizmat nazywany tu kwokwe, czyli ty też. Po angielsku jest to znane jako whataboutism i ma na celu w pewnym sensie wybielenie sprawcy, świadome bądź nie, poprzez przedstawienie, że druga strona się przecież też ma jakieś grzeszki na sumieniu. Natomiast, i tak jak powiedziałem wcześniej, jest to całkowicie fałszywa symetria, ponieważ po pierwsze, Polacy nigdy nie dopuścili się ludobójstwa na Ukraińcach. Nawet jeśli mamy jakieś przewinienia, a tu najczęściej są podnoszone to nierówne traktowanie Ukraińców w dwudziestoleciu międzywojennym, burzenie cerkwi, czy rzekoma kolonizacja Ukrainy, to po pierwsze są to kwestie z zupełnie innego formatu, w zupełnie innym, dotyczące czegoś zupełnie innego, dużo bardziej skomplikowane, ponieważ na przykład ja opisywałem, dlaczego Polska traktowała w ten sposób Ukraińców w dwudziestoleciu międzywojennym, to wynikało z tego, o czym sam wspominałeś w swoim materiale niedawnym, z terroryzmu ukraińskich organizacji nacjonalistycznych, z terroryzmu ukraińskiej organizacji wojskowej, a potem organizacji ukraińskich nacjonalistów. Burzenie cerkwi też nie miało nic wspólnego z jakimś tam polskim zaściankowym katolicyzmem, tylko było to spowodowane tym, że była to rewindykacja zagarniętych przez carat terenów kościelnych. To kolonizacja Ukrainy tak samo jest to dla mnie kompletny absurd, ponieważ jak wiemy wszyscy, pierwsza Rzeczpospolita nie była państwem narodowym, tylko szlacheckim, opartym o etos szlachty i jej przywileje. Trudno mówić w ogóle o jakimś ukraińskim narodzie, bo idee ukraińskiego nacjonalizmu powstały w połowie XIX wieku i zresztą na Ukrainie ci większość majątku posiadała magnateria ruska, spolszczona jak zbarascy, zasławscy czy wiśniowieccy, więc żadni to tam Polacy byli. Jak rejestr poborowy z XVII wieku ujawnia w województwie kijowskim na 15 szlachciców, 12 było Rusinami. Natomiast no, zostawmy to na boku. Nawet gdyby te polskie winy były pewne, nawet gdyby to winy istniały, jak wiemy, no, po prostu nie są, bo jest to dużo bardziej skomplikowany temat niż chciałby pan Sierakowski i jemu podobni ludzie, to w żaden sposób to nie usprawiedliwia ludobójstwa etnicznego na wszystkich Polakach, nie usprawiedliwia to w żaden sposób mordowania całych rodzin, w tym kobiet i dzieci, nie usprawiedliwia zabijania członków rodziny odmiennego pochodzenia, a przede wszystkim jest jeszcze fałszywy z innego powodu. Ukraińcy, w sensie UPA, nie mordowała Polaków za jakieś przewiny. UPA dążyła do utworzenia czystego jak szklanka państwa ukraińskiego od Wołgi po Wisłę, zgodnie z doktryną Dmytro Doncowa i Michajło Kołodzyńskiego, i mordowała nie tylko Polaków, mordowano tak samo Żydów, mordowano tak samo Czechów wołyńskich, Ormian, Węgrów, Rosjan, Kozaków. Dążono do unicestwienia wszystkich grup etnicznych poza samymi Ukraińcami. Dlatego też w wielu wypadkach dochodziło do mordów wewnątrz własnych rodzin, gdzie ojciec czy brat musiał zabić żonę Polkę, czy synową Polkę, czy zięcia Polaka. Więc to nie ma nic wspólnego z polskimi przewinieniami. To ludobójstwu na Wołyniu winny był ukraiński ultranacjonalizm porównywalny tylko do
do idei nazistowskich, idei Lebensraumu. Także usprawiedliwianie tego uważam za coś skandalicznego. Jest to coś, co powinno być natychmiast piętnowane publicznie, bo jest pewna granica dobrego smaku, której się nie przekracza. I tak jak nikt poważny nie usiłuje usprawiedliwiać niemieckiego ludobójstwa na Żydach i Słowianach, a nawet jeśli by próbował, to zaraz jest nazywany negacjonistą, to tak samo powinno być w temacie Wołynia. Już dla mnie kompletnym kuriozum jest to, że najczęściej jako adwokaci Ukraińców występują ludzie, którzy się określają jako antyfaszyści i antynacjonaliści z lewej strony obozu politycznego. No i to trochę brzmi jak kabaret, że antyfaszyści broniący skrajnie faszystowskiej formacji, jaką była UPA. Na szczęście zaobserwowałem, że w tym roku tych ludzi było już znacznie mniej niż w zeszłym. W zeszłym roku to było apogeum, w tym roku już tak widzę, że już trochę mniej tego jest. Dobrze, to teraz myślę, właśnie chciałem przejść do kolejnego tematu, jakim jest poruszanie tego tematu, otwartości tego tematu na szczeblu politycznym i dyplomatycznym. Ponieważ tak jak mówiliśmy, no jest to temat, który pozostaje otwarty i jestem ciekaw, jak twoim zdaniem, do czego się właściwie powinno dążyć w tej kwestii na szczeblu właśnie politycznym, żeby móc uznać ten temat za rozwiązany i czy, tak, i czy dążenie do tego jest w ogóle realne twoim zdaniem? No i widzisz, tutaj dotykamy pewnego problemu. Skąd jest taki problem z Wołyniem, skoro sprawa wydaje się taka jednoznaczna? Od 2014 roku, czyli po przejęciu władzy przez ekipę Petro Poroszenki, Ukraina zmieniła kurs. Do tej pory, z wyjątkiem rządów Wiktora Juszczenki, prezentowała postradziecką wersję historii i była w miarę blisko Rosji. Ale wraz z aneksją Krymu i wojną w Donbasie Rosja stała się wrogiem numer jeden dla Ukraińców, a skoro tak się stało, to należało odrzucić rosyjskie wzorce i w ten sposób Ukraina zaczęła odchodzić od kultu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i Armii Czerwonej. No i w ramach polityki historycznej Petro Poroszenko wyciągnął z szafy banderowskie szkielety i do walki na froncie ideologicznym skierował ludzi z Galicji, gdzie kult UPA od odzyskania niepodległości przez Ukrainę był najsilniejszy z powodów, o których mówiłeś w poprzednich materiałach, czyli właśnie dlatego, że tysiące ludzi było tam prześladowanych. I jest wyrazicielem takiej polityki został Wołodymyr Wiatrowicz, który został prezesem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. No, tak jak wspomniałeś o tym we swoim poprzednim materiale, mit UPA jest bardzo atrakcyjny dla współczesnych Ukraińców, no bo to jest to wciąż świeża historia. Przez długi czas zamilczana i zakłamywana w czasach sowieckich. Członkowie tej formacji wciąż żyją. Na zachodniej Ukrainie dziesiątki tysięcy ludzi zginęły, zostały uwięzione lub deportowane za pomoc UPA. Dlatego UPA walczyła, jak sama mówiła, za samostyjną Ukrainę, ze wszystkimi sąsiadami, z Polakami, Czechami, Węgrami, a przede wszystkim z Sowietami. I jest to bardzo czytelny analog do współczesnej sytuacji i dla współczesnych Ukraińców, bo to jest tak jak nasi dziadkowie walczyli z Moskwą, tak i my teraz walczymy z Moskwą. I paradoksalnie ten kult przybiera na sile na Ukrainie dzięki Rosjanom, bo przed aneksją Krymu Banderę pozytywnie oceniał bardzo niewielki odsetek społeczeństwa i głównie na zachodniej Ukrainie. UPA i Stepan Bandera to są wzorce popkulturowe, takie jak, nie wiem, koszulka zespołu muzycznego, na przykład koszulka Nirwany. To znaczy, że gdybyś zapytał na ulicy dowolnego Ukraińca o program UPA czy poglądy Bandery, to jestem przekonany, że 10 na 10 zapytanych nie udzieli ci prawidłowej odpowiedzi. Dla nich Bandera to taki bohater, co był ukraińskim nacjonalistą, chciał niepodległej Ukrainy, siedział w polskim więzieniu w niemieckim obozie, walczył z Sowietami i został przez nich zamordowany. I to w najlepszym razie tego się dowiesz, bo jestem przekonany, że większość nie będzie kojarzyła nawet tego. A to, że Bandera wyznawał iście nazistowskie poglądy, popierał mordowanie Żydów, dążył do stworzenia tego czystego etnicznie państwa na wzór hitlerowskiego Lebensraumu, mordował swoich przeciwników politycznych, a nawet planował użyć bomby atomowej na Ukrainie, żeby wygrać wojnę z Sowietami, tego już wiedzieć nie będą. Tak samo nie będą wiedzieć, że ogromna część członków UPA zginęła z rąk członków UPA w trakcie swoistej wojny domowej i paranoicznej szpiegomanii w 1945 roku. Czy tego, że UPA masowo mordowała Ukraińców pod zarzutem szpiegostwa lub zdrady. I ta ukraińska historiografia pod względem zakłamania i propagandy nie różni się od rosyjskiej. Według sondażu z kwietnia 2022 roku 74% Ukraińców uważa Banderę za bohatera narodowego, a UPA za bojowników o wolność uważa 81% Ukraińców.
Dla porównania w 2010 roku było to odpowiednio 20 i 22%. Widać, że ten kult UPA i Bandery rośnie na Ukrainie i nie zamierza maleć wbrew oczekiwaniom polskich władz. I odpowiadając na, twoje pytanie, tak, Polska powinna rozmawiać na ten temat, zarówno na szczeblu politycznym, no, o czym za chwilę, jak i z mieszkającymi w Polsce Ukraińcami. Powinniśmy ich edukować, przedstawiać polski punkt widzenia, uświadamiać, kim naprawdę był Bandera i czym była UPA, ale głównie w Polsce. Na kult na Ukrainie mamy niewielki wpływ, szczególnie obecnie, ponieważ Polska za wszelką cenę nie chce na arenie międzynarodowej choćby przez chwilę mówić jednym głosem z Rosją i być utożsamiona z agresorem. Zresztą ten kult UPA i Bandery na Ukrainie rozlał się z zachodniej Ukrainy na centralną i południową Ukrainę. Natomiast mamy szansę walczyć o prawdę historyczną w Polsce. No ale jednak ostatnio tego nie robimy. I pseudo obchody 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu tego dowodzą. Nazwanie ich skromnymi to eufemizm. To też Polaków bardzo zabolało w tym roku, że polskiego rządu nie było stać na nic więcej poza mszą upamiętniającą bliżej nieokreśloną tragedię wołyńską, czymkolwiek ona była, krzyżem z patyków w Szczerym Polu i paroma wpisami na Twitterze. I ten żal został wzmożony tym, że bardzo to kontrastowało na przykład z bardzo pompatycznymi obchodami rocznicy powstania w getcie warszawskim, gdzie politycy nie wstydzili się chodzić z żółtymi żonkilami. Bardzo głośno było o tym we wszystkich mediach, wszyscy o tym mówili, a temat Wołynia przemknął chyłkiem, wstydliwie, gdzieś na uboczu, upamiętniony praktycznie byle jak. I zapowiadane Muzeum Rzezi Wołyńskiej czy pomniki upamiętniające ofiary do dzisiaj nie powstały. Budowę Muzeum Rzezi zapowiedziano, jak przeczytałem, na 2027 rok i wówczas już niewielu ocalałych z Rzezi będzie jeszcze żyć. Bez zaplecza będzie bardzo trudno walczyć o pamięć. Jeśli więc teraz oddajemy walkowerem to pole, to za kilkanaście lat zagospodarują je Ukraińcy. I wówczas dowiemy się, że na Wołyniu nie było żadnej rzezi, nie było żadnego ludobójstwa, tylko była jakaś bliżej nieokreślona wojna domowa, gdzie Polacy i Ukraińcy to się w sumie zabijali sami z siebie nawzajem. Okej. Ale to trochę nie odpowiada na pytanie... Co można. Mam wrażenie, że to nie do końca odpowiada na pytanie, do czego. Bo zostało wypisane, czego rząd, czego przestrzeń publiczna nie zrobiła, tak? Ale może co powinna była zrobić? A może że co zrobiła źle, w tym sensie, co zrobiła źle, a może co powinna zrobić? Znaczy, Szymonie, to jest. Na samym końcu wspomniałem, zobacz, od 2013 roku były zapowiedzi na wiele inicjatyw, które miały zostać zrealizowane. To nie zostało zrealizowane. A powinno powstać Muzeum Rzezi Wołyńskiej. Ono powinno być jednym ze sztandarowych punktów. Powinny stać pomniki upamiętniające rzeź wołyńską, ofiary, ale także bohaterów tej rzezi, między innymi przywódców polskich samoobron. Na przykład też pojawił się apel w zeszłym roku o upamiętnienie żołnierzy węgierskich, którzy chronili Polaków, czy upamiętnianie Ukraińców, którzy ratowali Polaków. To są piękne karty, które w tym morzu okrucieństwa i zbrodni też powinny być upamiętnione. O tym powinno się mówić i pisać. Powinny, widzisz, no na przykład jedynym filmem poświęconym rzezi Wołynia jest Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, nakręcony w 2016 roku. W zeszłym, przepraszam, dwa lata temu był w trakcie tworzenia film Łuna, również o tym opowiadający, no ale film nie dostał dofinansowania i pracę nad nim wstrzymano. Te wszystkie inicjatywy powinny być realizowane, żeby tworzyć zaplecze do edukowania Ukraińców w Polsce, bo mamy szansę zmieniać ich światopogląd, ponieważ oni w większości, tak jak powiedziałem, oni nie znają poglądów Bandery czy programu UPA, więc można ich wyedukować. Natomiast my tego nie robimy, my po prostu oddajemy to walkowerem. My odpuszczamy ten temat, a tak naprawdę powinno się o tym mówić, powinny być marsze, uroczystości, msze, celebracje i to takie głośne, uroczyście obchodzone z udziałem najwyższych władz państwowych w Polsce. O tej rocznicy 80. to powinno być głośne już na co najmniej miesiąc wcześniej, a tego nie było. To po prostu zostało zrobione chyłkiem. I to, wiesz, pokazywanie to, co nie zostało zrobione, pokazuje ubóstwo tej obchodów tej rocznicy, gdzie nie było nic, a tak naprawdę powinno być bardzo dużo zrobione, powinno być nagłaśniane, upamiętniane, nie w taki sposób przesadny, ale powinno być, nie powinniśmy się tego tematu wstydzić.
A czy widzisz szansę na to, żeby coś się zmieniło w tym temacie, czy niekoniecznie? Na szczeblu politycznym. Między Polską a Ukrainą? Nawet nie w kwestii realizacji tych rzeczy, o których mówisz. Znaczy między Polską a Ukrainą, to szczerze powiedziawszy, tak po prawdzie to nie. A dlaczego nie? Ponieważ tak jak powiedziałem, ten kult na Ukrainie rośnie, on przybiera na sile. I to są polska racja stanu i ukraińska racja stanu, polska polityka historyczna i ukraińska polityka historyczna przypominają mi dwa pociągi. One są ze sobą sprzeczne, one jadą na siebie i one się muszą zderzyć, bo tutaj nie ma możliwości wypracowania pola wspólnego. Skoro dla Ukraińców Stepan Bandera i Roman Szuchewicz są ojcami ukraińskiej niepodległości i świadomości i tożsamości narodowej. UPA to bojownicy o wolność, którzy walczyli o samostyjną Ukrainę i oni uważają ich za bohaterów i nawet w obliczu wojny z Rosją w niektórych miastach, jak na przykład w Winnicy czy w Kołomyi, w październiku ubiegłego roku były, co prawda skromne, ale były obchody upamiętniające 80. rocznicę założenia UPA. To jest niemożliwe, żebyśmy wypracowali jakieś pole wspólne. To jest tak jakbyś, wiesz, to tak jak najlepszym przykładem tego będzie znowu Rosja. Ponieważ w Rosji masz taki parareligijny, niemal sekciarski kult wielkiej wojny ojczyźnianej, gdzie Stalina uważa za bohatera 70% Rosjan, pomniki Lenina są w każdej wiosce, co roku wychodzi pełno rosyjskich superprodukcji kinowych o niezwyciężonej Armii Czerwonej i tam nie da się zwykłych Rosjan przekonać do tego, że Armia Czerwona była okupantem, że Armia Czerwona wspólnie z Niemcami najechała na Polskę, że gwałciła, rabowała, mordowała, niewoliła i wywoziła na Syberię, bo oni tego nie przyjmują i tak samo Ukraińcy tego nie przyjmą. Natomiast my robimy w przypadku Ukrainy coś jeszcze gorszego, bo w przypadku Rosjan my mówimy w Polsce o tym, jak Sowieci się zachowywali w 1939 roku i w 1944, 1945, a w przypadku Ukraińców zdarza nam się nie mówić głośno o tym, co wyczyniała UPA w 1943-1944 roku. I zdarza nam się to usprawiedliwiać. O ile na przykład w przypadku działań sowieckich te głosy wybielające Sowietów są już coraz rzadsze, no bo to już nie wypada w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę, już nie wypada o tym mówić, to w przypadku Ukrainy ludzie są media, tak właśnie jak wspomniane słowo Mieciera Kłaśnika, którzy starają się jakoś umniejszyć to bestialstwo UPA. Widziałem już w tym roku zaimportowanych trochę ukraińskich argumentów dotyczących rzezi Wołynia, że to wcale nie UPA mordowała, że to dzieło Sowietów, że to była wojna domowa i tak dalej. Więc my niestety popełniamy ten błąd, że odpuszczamy tę walkę nawet we własnym kraju i nawet o tym nie mówimy. I dlatego politycznie jest to będzie bardzo trudne. Jest coś, co powinniśmy, do czego powinniśmy dążyć, do czego zaraz przejdę, ale my nie mówimy nawet w Polsce o tym, jak powinno się rozmawiać o Wołyniu. Natomiast cele polityczne państwa polskiego, jestem zdania, że absolutnym minimum jest w relacjach polsko-ukraińskich jest zniesienie zakazu ekshumacji ofiar Wołynia i godny pochówek pomordowanych Polaków. Jest to absolutne minimum, do którego powinniśmy dążyć, ponieważ mieści się to w pojęciu naszej cywilizacji, że zmarłych należy pochować. Jestem zdania, że koszty ekshumacji i pochówków powinna ponieść Ukraina, zwłaszcza, że nie będzie to kosztować więcej niż kilka procent wartości wsparcia, jakie Polska przekazała Ukrainie po 24 lutego zeszłego roku. I najważniejsze z tego wszystkiego jest wypowiedzenie przez władze ukraińskie tych kilku prostych słów, których uczy się kilkuletnie dzieci. Bezwarunkowych przeprosin, bez jakichś dziwacznych tworów w stylu przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Ja wiem, że wymuszone przeprosiny to nie jest, to nie powinny załatwiać sprawy, ale uważam, że w przypadku ekshumacji jakieś słowa przeprosin, wyrażenie żalu, nazwanie ludobójców, sprawców wprost ludobójcami byłyby dobrze widziane. Ale absolutnym minimum dla mnie są ekshumacje, pochówki i wybudowanie pomników ku pamięci pomordowanych. To też myślę, że to jest właśnie dobry moment na zakończenie, także bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam oczywiście wszystkich widzów do komentowania tego wszystkiego, co tutaj padło, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, co byście chcieli dodać. I raz jeszcze Andrzeju dziękuję i jeszcze oddaję głos na koniec.
Bardzo Ci dziękuję, Szymonie. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Myślę, że będzie jeszcze wiele tematów do omówienia. Jasne. Link do fanpage'a Druga Wojna Światowa w kolorze jest oczywiście w opisie, tam też odsyłam. I do usłyszenia. Hej. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym Andrzej rozwija temat motywacji, którymi kieruje się obecnie ukraiński rząd do przyjmowania takiej, a nie innej optyki na UPA oraz jak jego zdaniem wygląda i czy w ogóle istnieje wpływ Rosji na poruszanie tematu i omawianie tematu Wołynia w celu skłócenia Polaków i Ukraińców, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów możecie również zadawać pytania do naszych rozmówców, oglądać streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowo oglądać nowe odcinki. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.